Czyż program z niby gwiazdami żwawo przemierzającymi, ale nie w tem i nazad, półwysep indochiński to niestrawny, niemożebny półprodukt, jak rzecze nadbużańska fanka Julii Hartwig? Zrzyma się na to bialsko-podlaski choreograf, pijący nie tuż powojenny bourbon, ale wino zbożowe z dyskontu reklamowanego przez korpulentną dziennikarkę, według którego to medialny majstersztyk. Szwarc charakterem i zarzewiem wszelkich konfliktów rzeczonego programu okrzyknięto żonę nieżonę chuderlawego okularnika z syndromem Piotrusia Pana. Zbierający głóg, hubofuturysta z Żyżyna, nocny Marek, nienawidzący niewykwintnego roztpefu, uważa, że niewiasta ta na pytanie, którędyż do celu, odpowie bez krzty zawahania po trupach. Sebastian zawsze przygotowuje dosyć wymagające teksty, natomiast fakt, że przyjeżdżają do nas zwycięzcy, laureaci konkursów ogólnopolskich, świadczy o tym, że jest to dla nich atrakcyjne dyktando. Także jest ono trudne, jest wymagające, ale jest przy tym ciekawe, dosyć lekkie w treści, więc przyjemne do słuchania, przyjemne do odczytu. No, dosyć też wymagające do odczytu, bo skoro są i trudne sformułowania, no to są też niektóre bardzo trudne dykcyjnie. Tematem tegorocznego tekstu był reality show, co już jest trudnym słowem w tekście, natomiast znajdującym się w słowniku języka polskiego. Reality show, jedno ze znanych reality show i nawiązujące w pewnym stopniu do fabuły tego programu, ale też luźno powiązane z innymi wydarzeniami. Także, co jest też dosyć cechą charakterystyczną, że gdzieś te bieżące wydarzenia zawsze gdzieś się przeplatają. Jakie słowa według Pana najtrudniejsze? Chyba to dotyczące Helmopirgi, bo to w tej chwili wyjaśni Sebastian. Helmopirgi musimy zapisać przez samocha z łącznikiem, obie wielkie litery. Zwycięzca został wyłoniony jeszcze dziś, tego samego dnia, co jest pewną nowością w tym roku i myślę, że będzie już kontynuowana w przyszłym. No to nazwisko dwuczłonowe Helmopirg czy Helmopirga, nawet jak to z mianowniku nie jestem w stanie powiedzieć, w ogóle nie wiedziałem co to za wyraz i o co tam chodzi, więc no tam zrobiłem te chyba wszystkie błędy, które mi zaliczono. A ile pan był? No jury podało, że 4 ortograficzne i chyba 1 interpunkcyjny, tyle mi policzono. Bardzo ciekawy, bardzo dobry, mówię, to już jest, no z tego słynie dyktando wrzesińskie, jeżeli chodzi o jakość tekstów, no to naprawdę trudne, ciekawe, autorskie, aktualne, błyskotliwe, więc naprawdę to są, myślę, że jedno z najlepszych dyktand w Polsce, jeżeli chodzi o teksty, to bez dwóch zdań.